Analiza indeksów. Witam w piątek, 14 października. Trzeba przyznać, że tak książkowo udało się rozegrać niedźwiedziom ostatnią sekwencję zdarzeń na WIG-u 20. Jest to związane z podwójnym testem bardzo charakterystycznego obszaru oporu 1771-77, po którym to teście rozwinął się jednak ruch spadkowy, w efekcie czego doszło wczoraj do przetestowania intradayowej strefy wsparcia 1728-32, wytyczonej na bazie dwóch zniesień 61-68,5. Jest to strefa wyznaczona w oparciu o pokazywany ruch wzrostowy, więc założenia mało istotna, no nie, jednak jest respektowana i tak naprawdę od początku dzisiejszej sesji w tym właśnie rejonie rozgrywają się wydarzenia. Jesteśmy rynkiem zdecydowanie słabszym względem rynków bazowych. Tak więc no, trudno w kontekście WIG-u 20 mówić o w tej chwili jakimś przełomie. Za taki, o tym już wielokrotnie mówiłem, należałoby dopiero uznać przełamanie strefy 71-77. Wówczas moglibyśmy wykres zacząć analizować pod kątem potencjalnego harmonicznego układu X, A, B, C, D. Na razie nie będziemy określać tego położenia punktu D, bowiem no, przed popytem bardzo trudna, jak widać, przeprawa w postaci węzła 71-77. Natomiast negacja testowanej w tej chwili lokalnej zapory popytowej to oczywiście sygnał powrotu do znanego nam już historycznie potwierdzonego obszaru wsparcia 1713-16. Kontrakty tutaj analogiczną rolę, jeśli chodzi o zapory popytowe, odgrywa węzeł 1726-1730. Popyt stara się od początku dzisiejszej sesji właśnie z tego rejonu zainicjować ruch odreagowujący, no ale trudno mówić na razie o dużej skuteczności działań podejmowanych przez obóz byków. Widzimy, że są problemy z pokonaniem pojedynczego zniesienia 18,6 ruchu spadkowego. Trochę nieoczekiwanie ten poziom jest respektowany, chodzi mi tu o pułap 1737. Kluczowa zapora podażowa to jednak węzeł 1748-52. Dopiero ewentualne pokonanie tej właśnie strefy wskazywałoby na możliwość wejścia rynku czy też kontraktów w kolejną fazę odreagowania wzrostowego. Póki co istnieje cały czas, oceniając obiektywnie postawę byków, zagrożenie w postaci przełamania strefy 1726-1730. Tak jak sugerowałem w poprzednich swoich opracowaniach, można by było wówczas założyć, że kontrakty przetestują kolejny obszar 1710-1713, choć tutaj też zwracałbym uwagę na tą dolną, wiarygodną linię kanału. Ona przybliża się do strefy 26-30. Jest to takie klasyczne, silne wzmocnienie wsparcia Fibonacciego. No i zupełnie inaczej zachowujący się indeks niemiecki. Też ciekawie zadziałało wsparcie wyznaczone na bazie 61,8-68,5. Chodzi mi tu o strefę 10348-10382. Idealnie ukształtował się tutaj punkt zwrotny. No i dzisiaj DAX, na indeksie DAX popyt kreuje wydarzenia. Czyni to w sposób dość przekonujący, przynajmniej w odniesieniu do bardzo słabego rynku warszawskiego, no ale na razie bez przełomu, jeśli chodzi właśnie o wskazania techniczne. Za takie dość istotne wydarzenie w ujęciu krótkoterminowym uznałbym w tej chwili pokonanie zniesienia 88,6, to jest poziom 10712, bowiem w takiej sytuacji rynek, analogicznie zresztą jak na WIG-u 20, moglibyśmy analizować pod kątem właśnie bardzo ciekawego układu harmonicznego X, A, B, C, D. No i wówczas taką decydującą rolę powinien odegrać przedział. Na razie jest tutaj tylko zniesienie 113%, ale chodzi mi o mniej więcej o rejon 10850, 10870. Jeśli rzeczywiście bykom udałoby się, mówiąc w cudzysłowie, pociągnąć temat, indeks znalazłby się
w rejonie 10 850 70, to warto by było zwrócić wówczas uwagę na zachowanie indeksu DAX. Sygnał negatywny to kłopoty z pokonaniem 88,6 bądź tej górnej, też respektowanej median line, no i przełamanie przede wszystkim potwierdzonego wczoraj wsparcia 348-382. Równie ciekawa sytuacja na S&P, bowiem już w tej chwili możemy wstępnie analizować wykres pod kątem potencjalnego układu A, B, C, D. Projekcje tej symetrycznej formacji, jak pewnie Państwo pamiętacie, grupują się w przedziale 2100-2105. No, wczoraj punkt zwrotny wypadł jednak trochę wyżej, nie doszło do bezpośredniej konfrontacji w tym przedziale, no ale jednak w rejonie strefy popyt się uaktywnił. No i w tej chwili zobaczymy, jak dalej, jak te wydarzenia otoczą się za oceanem, bowiem no, takim pierwszym pozytywnym sygnałem w kontekście tej obrony, tak to nazwijmy, wsparcia 2100-105 byłby powrót rynku ponad poziom 2145 i w takiej sytuacji zwróciłbym na pewno uwagę na przedział 2163-68. To jest w moim odczuciu bardzo istotny krótkoterminowy opór techniczny i jeśli miałaby być popyt miałby w dalszym ciągu wykazywać się większą aktywnością, kreować wydarzenia za oceanem, to ta strefa musiałaby zostać pokonana, a to automatycznie wygenerowałoby jednak stosunkowo silny sygnał techniczny. Z kolei o słabości rynku za oceanem indeksu S&P moglibyśmy mówić dopiero w momencie przełamania wsparcia 2100-2105, bo to wiązałoby się z negacją prowzrostowego, symetrycznego układu A, B, C, D. Dziękuję bardzo.